Jeden poznałem. Cały czas mnie jeszcze czeka, żeby ona wystawię. Proszę pozdrowić Piotrowicza. Serdecznie, serdecznie. Ponad 200 miastach, ponad 200 miejscach przed sądami, to właśnie na Warszawie przed Sejmem stoją obywatele. Witam Was wszystkich jako osoba odpowiedzialna. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór drogie Polki, drodzy Polacy, drodzy wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, drodzy mieszkańcy tego kraju, którzy wybrali go jako swoją drugą ojczyznę na zawsze albo tylko na trochę. Przyszłam do Was tutaj jako sędzia. Jestem sędzią od 20 lat. Są takie chwile, że nawet nic nie trzeba mówić. Słowa są po prostu zbędne. Wystarczy, że po prostu stoicie przy nas. My wtedy widzimy i rozumiemy, że to, co walczymy, zyskuje też aprobatę u Was. Mogę Wam też obiecać, że prędzej czy później zwyciężymy, bo zawsze jest tak, że to dobro triumfuje nad złem. Dzisiaj... Dzisiaj powinniśmy kupować choinki na święta, świece chanukowe, albo po prostu przygotowywać się na ferie. A nie stać tutaj i zbierać cegły na drodze do normalnej, wolnej, tolerancyjnej, różnorodnej, pięknej Polski. Takiej jak chcemy. Bo my chcemy takiej Polski. Zwyciężymy! 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 Każdy Polak ma pełne prawo, aby ich sprawę rozpoznał sędzia, który jest niezawisły. Taki, który nie obawia się, że wydając wyrok, narazi się władzy. Dla kilku osób, które spotkałam idąc tutaj i słyszałam mimochodem, jak mówią, będzie nas garstka. Powiedzieli, będzie nas garstka i przyszli tutaj, ponieważ to jest właśnie to. To właśnie leży w solidarności, jako jego istota. To poczucie odpowiedzialności dla innego człowieka, dla swojej państwa i dla świata. Jako obywatel chciałbym zaapelować do prokuratorów Rzeczpospolitej, żeby każdy pan prokurator, każda pani prokurator w każdej sprawie był prokuratorem Rzeczpospolitej, aby nigdy, niezależnie od tego, jakie ewentualnie sankcje mogą prokuratora spotkać, nie był oficerem politycznej partii wiodącej i prowadzącej nas donikąd, aby zawsze bronił prawa i nigdy nie ulegał żadnym naciskom, wydawanym poleceniom poza wszelką ustawą, że ma szpiegować sędziów, donosić i ścigać ich. Wolne sądy to nie tylko termin, który słyszymy od naszych nauczycieli. Wolne sądy to gwarancja sprawiedliwości.
każdy z nas może któregoś dnia stać się Sebastianem z Oświęcimia, w którego uderzyła rządowa kolumna premier Beaty Szydło. Gdyby nie wolne sądy, moglibyśmy zostać niesłusznie skazani. Wolne sądy są gwarantem, że liczy się nie tylko litera prawa, która może być łatwo zmieniona, ale także duch prawa, ta sprawiedliwość, którą kierują się sędziowie, którą kierowali się zawsze. My jesteśmy adwokatami i prawnikami broniącymi praw człowieka i obywatela i robimy to nie od wczoraj, nie od 4 lat, tylko bardzo długo chodzimy po sądach, reprezentujemy tam naszych klientów, obywateli, przedsiębiorców. Bronimy też obywateli przed różnymi idiotyzmami ze strony administracji. O to możemy się bić przed sądami tylko wtedy, kiedy te sądy są niezależne, kiedy sędziowie są niezawiśli. Od 40 lat bronimy praw i wolności człowieka. 30 lat w wolnej Polsce, 10 lat wcześniej robiliśmy to w podziemiu w stanie wojennym. Wiem dobrze, czym różni się i o ile bardziej skuteczna jest obrona praw człowieka, gdy możemy liczyć na niezależne sądy i niezawisłych sędziów. Ślubuję uroczyście, jako sędzia Sądu Powszechnego, służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie, według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Proszę Państwa, w tym ślubowaniu nie ma słowa, że służymy partii, rządowi czy ministrowi. Jest mowa, że służymy prawu. Przyjść na godzinę do pracy, do tej Polski. Paranoja. Tak. Akurat jeszcze na mieście, bo ja coś tam na paśmie. Ty zobaczysz.